Myślę, że ciężki mecz, przede wszystkim bardzo fizyczny. Ekipa z Gdyni była cały czas blisko nas. Ten wynik tak oscylował między 10 a 5 punktów, także na pewno ważne zwycięstwo dla nas, że nie zaliczyliśmy jakieś wpadki tutaj i idziemy dalej. Cieszymy się z tego zwycięstwa, które nie przyszło nam łatwo. Obawialiście się trudnego meczu po spotkaniu na własnym parkiecie z Asseco, które było bardzo ciężkie? Myślę, że tak. Tutaj się nigdy łatwo nie gra, także to jest bardzo fajna drużyna, która gra bardzo fizycznie, mocną koszykówkę, bez żadnych problemów rywalizując w ekstraklasie, także trzeba się z nimi liczyć i my podeszliśmy do tego spotkania jak do każdego innego. Ciężki mecz, na pewno wiedzieliśmy, jakim rywalem jest Sanvin. No, jest to drużyna aspirująca do medalu. Teraz jest ten okres, kiedy te playoffy są coraz bliżej, te najważniejsze dla nich mecze i oni wskakują teraz na wyższy bieg. Rozpędzeni są, ciężko zatrzymać ich rozpędzonych. My trochę dzisiaj nie mieliśmy szczęścia, bo mieliśmy dużo otwartych rzutów, a one nie wpadały i w kluczowym momencie w drugiej połowie mi się wydaje, że dwie trójki z rzędu z minus 6 na minus 12 to był ten kluczowy moment, kiedy oni odjechali i poczuli, że to już jest ich mecz i wtedy no to już było po meczu tak jakby.